1500 studentów rozpoczęło rok akademicki w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Suwałkach. Zajęcia wprawdzie ruszyły w miniony poniedziałek, ale Gaudeamus zabrzmiało w murach uczelni dopiero w środę. Największą grupę wśród ogółu studentów stanowią kształcący się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. W roku akademickim 2018-19 uczelnia przyjęła na pierwszy rok około 600 osób. Tegoroczni pierwszoroczniacy najczęściej wybierali pedagogikę, finanse i rachunkowość, transport oraz zarządzanie i inżynierię produkcji. Nie maleje też zainteresowanie bezpieczeństwem wewnętrznym.